Na stadionie przy ulicy Kamiennej odbył się turniej drużyn podwórkowych, którego organizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Celem turnieju jest promocja piłki nożnej wśród dzieci, które amatorsko uprawiają ten sport. Jest to już 9. edycja turnieju, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Z roku na rok jest niesłabnąca liczba drużyn, z czego się bardzo cieszymy, bo to znaczy, że warto organizować takie turnieje. Turniej dał młodym uczestnikom możliwość pokazania swoich umiejętności na boisku w atmosferze zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. Poza 12 drużynami chłopców udział w turnieju już od kilku lat bardzo chętnie biorą też dziewczęta. Mamy 6 drużyn w najmłodszej grupie, czyli dzieci chłopców klas 1-3, 6 drużyn w grupie chłopców starszych, czyli 4-6 i 2 drużyny dziewczyn. Spodziewamy się bardzo zaciętej walki, bo dziewczyny znane są z tego, że rywalizują między sobą na najwyższym poziomie. Młodym piłkarzom dopisała nie tylko rewelacyjna pogoda, ale również kibicująca im publiczność. Atmosfera panująca na stadionie była pełna zaangażowania i zdrowej rywalizacji, a sami zawodnicy okazali się być bardzo zadowoleni. Jest przyjemna atmosfera, jest bardzo fajnie, można sobie pograć, bardzo nam się tu podoba, jak nigdy. Poza widowiskowymi meczami organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele konkursów oraz nagród. W turnieju młodzi piłkarze walczą o medale, statuetki i puchary, niemniej jednak największą radość sprawiła im sama gra na płycie meczowej stadionu, na którym mecze rozgrywa Kaszubia. W turnieju nie ma przegranych, każdy, kto wziął w nim udział, jest zwycięzcą.